Na pierwszy rzut oka wydaje się, że będzie to mecz dwóch skrajnych drużyn. Dlaczego Korona Kielce fatalnie rozpoczęła tegoroczne rozgrywki? Jagiellonia Białystok trochę taka sinusoida, bo jest porażka, są zwycięstwa. No a dzisiaj mierzy się drużyna z miejsca z grupy spadkowej, z drużyną, która ma aspiracje na wielkie sukcesy w tym sezonie. Jagiellonia Białystok na wyjeździe z drużyną Korony Kielce. Serdecznie zapraszam na to spotkanie. Robert Bońkowski, witam wszystkich gorąco. Iwan Runie zagrywa do Bartosza Bidy. Dobrze uwolnił się teraz młody reprezentant Polski. Bartosz Bida w polu karnym. Bartosz Bida! No, sam chciał, mógł tę piłkę dograć do partnerów, będzie rzut rożny. Spojrzał się jakby w stronę trenera Ireneusza Amrota, czy ten poklaskał, czy jednak zganił. No, ale trzeba wspomnieć, że Bida dobrze ustawił się w tej 41. minucie meczu. Wszedł w dribbling z tym Kowacewiczem i to jest chyba plus tego, że no, biegowo jest po prostu lepszy od obrońcy Korony Kielce. Chciał uderzyć ładną, efektywną bramkę, ta piłka uderzyła niestety w boczną siatkę i będzie rzut wolny. Guillerme z lewej strony bramki, z Sokoła, dośrodkowanie i gol! Iwan Runie! 1-0! 43. minuta meczu! Iwan Runie doprowadza do prowadzenia Jagiellonii Białystok. 99. mecz Iwana Runie w barwach Jagiellonii i druga bramka w tym sezonie Iwana Runie. Brawo. Tego Jagiellonia potrzebowała. Bramki do szatni, a w drugiej połowie może się wydarzyć właściwie wszystko. Dobre dośrodkowanie Guillerme. Wreszcie kolejna asysta Guillerme i kolejna bramka Iwana Runie. To jest duet kompletny. Tuż przy lewym słupku bramki Pawła Sokoła ta futbolówka przeszła, no i ten 19-letni golkiper Korony Kielce będzie zmuszony, a właściwie jest już zmuszony do wyciągnięcia futbolówki z bramki i rozpoczęcia tej gry od środka. Piłka przy bramkarzu Korony Kielce. Pomylili się teraz zawodnicy Korony. Jest niebezpiecznie, Bida! Aj, Jesus Imas! Jesus Imas! I to jest 2-0 dla Jagiellonii Białystok, ależ ma po prostu ten piłkarz ostatnio tygodnie. I druga asysta Guillerme. Co tu się wydarzyło? Potężny błąd obrońcy Korony Kielce. Przechwycił futbolówkę Guillerme i podał do niepilnowanego oczywiście w tym meczu Jesusa Imaza. Wójcicki. Koniec meczu. W tym oto momencie sędzia Szymon Marciniak kończy mecz. Jagiellonia Białystok na wyjeździe pokonuje Koronę Kielce 2-0. Bramki zdobyli Jesus Imas i Iwan Runie. Dwie asysty Guillerme. Koncertowy mecz Brazylijczyka. Bardzo dobry mecz Jesusa, a także Iwana Runie. Dzisiaj Iwan Runie i dzisiaj Guillerme to panowie piłkarze na boisku i trzeba im zwrócić to, że naprawdę dali z siebie wszystko i pokazali, że są tą częścią drużyny, która ten zespół buduje. 2-0 to chyba taki miarodajny wymiar kary. Korona Kielce nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę i to musiało się tak skończyć. Jagiellonia liderem Ekstraklasy, Jagiellonia wygrywa z Koroną Kielce 2-0, a najbliższy mecz po przerwie reprezentacyjnej w Białymstoku przeciwko Legii Warszawa 13 września w piątek. Słyszymy się oczywiście wtedy ze stadionu w Białymstoku. Już dzisiaj serdecznie Was zapraszam na kanał żółtoczerwone.pl, tam będzie transmisja na żywo. No i cóż, zachęcam jeszcze raz do pozostawienia subskrypcji na kanale, do kliknięcia dzwoneczka. Ten mecz dla Państwa komentował Robert Bońkowski. Przypomnę, Jagiellonia Białystok liderem Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonuje Koronę Kielce 2-0. Do usłyszenia!